Witam Pani i Panów Radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Na 21 radnych, obecnie jest 21 radnych. Szanowni Państwo, otrzymali porządek obrad proponowany. Czy ktoś wnosi zmiany na porządku obrad? Pan Wójt to dużo, tak? W porządku dzisiejszej sesji proponowałbym wnieść cztery projekty uchwał, a mianowicie projekt uchwały dotyczący obniżania wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w artykule 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Chodzi o obniżenie o 20 punktów procentowych wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w artykule 6 w cytowanej ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Chodziłoby o obniżenie naszych kosztów, które w tej chwili ponosimy przy wypłacaniu dodatków mieszkaniowych. Następny projekt dotyczy wprowadzenia projektu uchwały uzupełnienia nadania nazw ulic w miejscowości Strzelno. Chodzi o nadanie ulicy Morskiej. Dzisiaj wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg. Powiem może bardzo prosto. Chodzi o wycinkę drzew przy ulicy Puckiej w sprawie budowy dotyczącej możliwości budowy chodnika od przejazdu kolejowego do ulicy Przemnej. Ja może sobie pozwolę odczytać to pismo. Brzezino. Zarząd drogowy dla powiatu puckiego i wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie uprzejmie informuje, że drzewa przeznaczone do wycinki w związku z planowaną rozbudową drogi powiatowej nr 1514 GS Molno Brzezino Kazimierz poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od ulicy skrzyżowania ulicy Jana Pawła II w Swolnie do skrzyżowania z ulicą Dworcową w Brzezinie zostały ujęte w zakresie przeprowadzonej aukcji na wycinkę drzew w zamian za pozyskane drewno. Jednak wykonawca, który przystąpił do akcji po przeprowadzeniu wizji w terenie, odmówił podpisania umowy ze względu na trudne warunki lokalne przebiegające na powietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne oraz niską wartość pozyskanego drewna. Wycofanie się wykonawcy skutkuje koniecznością ogłoszenia przetargu na wycinkę drzew z uwagi na przewidywaną aukcję na wycinkę w zamian za pozyskane drewno w planie finansowym zarządu drogowego nie uwzględniono środków na odpłatną wycinkę. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości udzielenia pomocy finansowej dla powiatu puckiego w kwocie 50 tysięcy złotych, co umożliwi wycięcie drzew przed rozpoczęciem przez niewegetacji oraz przed okresem lęgowym ptaków. Otrzymaliście Państwo ten projekt, czy jeszcze nie? Bo to byłoby udzielenie pomocy finansowej. Jest pytanie, proszę Państwa. To znaczy tak, masz kolegą słuszną rację, z jakiej racji? Natomiast też jest pytanie, z jakiej racji dalej nasi mieszkańcy mają tam cierpieć? Tak jest. Z jakiej racji mają tam cierpieć? Gdyby nie było Rady Gminy Puck, to wtedy kto by to dodał? Ja uważam, że z nami, jeżeli chcecie Państwo zajmować stanowisko, jeżeli my tego nie zrobimy, to kolejny rok nam ucieka. Ja już jeden uciekł. I jestem za tym, żebyśmy do 50 tysięcy odżałowali. Natomiast też dla Państwa informacji chciałbym tutaj taką rzecz przekazać, że w tej kwestii żaden ze starostów nie pofatygował, żeby z wójtem gminy Puck na ten temat porozmawiać. To jest może drobny szczegół, nie? Ale bardzo ważne. To znaczy, mnie to już w tej chwili nie interesuje, natomiast dla wiadomości Państwa żaden ze starostów nie miał czasu, żeby na ten temat porozmawiać. Ale napisać, żeby dać pieniądze, to mieli czas. Nie, to pan dyrektor napisał.
Jeszcze jedna... Przepraszam, radny musiał kogoś sprawę. Panie Wójcie, przepraszam, ja w woli przypomnienia, jak panu było wiadomo, opiniam wraz z panią radną, panią Piworą Sam i panią Kolendorską, żeśmy się udali do pana starosty na rozmowę, żeśmy mieli nawet potencjalnych beneficjentów do wycięcia tych drzew, które się znajdują nad ich posesjami, które by nie zagrażały, powiedzmy, warunkom jakim innym, między innymi, gdzie by były linie, to by ci panowie nie wycięli. Był to pan, o ile można, pan S i pan G, oni za pozyskiego drzewa by wycięli. Byliśmy 2 miesiące wstecz, co oczywiście mogą poświadczyć. Pan starosta mówił tak czy tak, ale żadnej odpowiedzi na ten temat nie dostali. A ci panowie byli wręcz tym zainteresowani, gdyż drzewa te by powalili na własne przyległe pola i by to niczemu nie zagrażało. Dlaczego to pominięto, a teraz mamy płacić 50 tysięcy? Dziękuję. To rzeczywiście można było to zrobić, wykluczyć te drzewa, gdzie są linia wysyłania, gdzie musi być sprzęt specjalistyczny. To tak powinno być, nie? No ale widocznie nie ma czasu na pewne rzeczy, żeby to załatwić. I kolejny projekt uchwały. Proszę Państwa, ten kolejny projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w kwestii wykreślenia paragrafu 3 i punktu 14 dotyczący Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Niepodjęcie przez gminę, przez Radę Gminy tej uchwały nie skutkuje w niczym, natomiast jeżeli chcielibyśmy że tak powiem, mieć udział i podjąć taką uchwałę, to nie ma, że tak powiem, nie rodzi to żadnych skutków. Natomiast czego to dotyczy? Ten paragraf 3, skreśla się punkt 14, mówi on używania, że znosi się zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. Bo to ma związek z tym, że Urząd Marszałkowski nie miał prawa ustanawiać prawa na akwenie morskim. Jest to kompetencja tylko i wyłącznie Urzędu Morskiego, a nie Urzędu Marszałkowskiego. I te przepisy, które dotyczą akwenu morskiego, muszą być skreślone. Muszą być skreślone. I w związku z tym, jeżeli podejmiemy uchwałę, dobrze, jeżeli nie podejmiemy tej uchwały, to też dobrze. Panie Wójcie, jeszcze było chyba kilka uchwał, których nie omawialiśmy. To znaczy tak, one są w porządku obrad, natomiast one nie były omawiane od punktu 14, nie były omawiane, ale to już w trakcie, myślę, jeżeli ktoś miałby pytania, to odpowiem, natomiast są one w porządku obrad dzisiejszych. Są ujęte w porządku obrad, dlatego zapytuję, czy ktoś z Państwa ma pytania do tych uchwał, które są w porządku obrad. Od 15 wzrostu. Nie widzę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Rzeczywiście te terminy, jak one są takie dwumiesięczne, to tych spraw jest bardzo dużo. I w tym czasie od 2 stycznia do 26 lutego 2013 roku rozpatrzono następujące sprawy. Myślę, nie będę Państwu czytał wszystkich rozporządzeń, zarządzeń, które wydane było, 54. One są tutaj wypisane, jeżeli ktoś będzie miał z Państwa uwagi lub będzie chciał się zapoznać, to proszę. Czy tak mogę, może być, czy mam przeczytać? Czy ktoś z Państwa radnych życzy sobie, żeby przeczytać wszystkie? No, zarządzenia nie. Dobrze, tak? Proszę, zarządzenia nie. Kontynuować bez przypadku. Dziękuję bardzo. Przetargi. Ogłoszono i wybrano ofertę przetargu nieograniczony pod nazwą Administrator do spraw technicznych w projekcie pod nazwą Szansa dla mieszkańców gminy Puszcz zagrożonym wykluczeniem cyfrowym etap drugi. Wybrano ofertę pana Piotra Kropidłowskiego za kwotę 30 tysięcy złotych. Umowę podpisano 21 stycznia. Termin realizacji 30 września 2015 rok. Ogłoszono ofertę przetargu nieograniczonym świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego internetu. Wybrano ofertę przedsiębiorstwa handlowego
handlowo-usługowego Rady Sól Wostów za kwotę 92 988 zł brutto. Umowę podpisano 14 stycznia do dnia 31 stycznia 2015 roku. Ogłoszono i wybrano ofertę przetargu nieograniczone pod nazwą zagospodarowanie terenów stawów Gnieżdżewie oraz terenu rekreacyjnego w Połczynie. Wybrano firmę Group Service, przedsiębiorstwo drogowe ulica Tartaczna z Lejderowa za kwotę 1 194 330 zł. Podpisano umowę 20 lutego, termin realizacji 29 sierpnia 2014. Ogłoszono przetarg nieograniczony pod nazwą rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Leśniewo. Termin składania ofert minął 7 lutego, wpłynęły 4 oferty i najtańsza oferta to była firmy H2O Optimum za kwotę 3 504 zł. Najdroższa oferta firmy z Pruszcza Gdańskiego za kwotę 5 589 000 zł. Nie rozstrzygnięto jeszcze przetargu, są w trakcie badania ofert. Ogłoszono i wybrano ofertę w przetargu nieograniczonym pod nazwą budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek Obręb, Swarzewo, Gnieżdżewo. Wybrano firmę przedsiębiorstwo inżynieryjne Kazimierz Okrój za kwotę 48 954 zł. Jest to wodociąg przechodzący pod torami kolejowymi do tych domów za przydworcu. Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz drukarek wraz z instalacją pod wskazanym adresem. Termin składania ofert minął 14 lutego, wpłynęły 3 oferty i trwa dalej postępowanie odnośnie wyboru. Najtańsza oferta 129 tysięcy, najdroższa 166 tysięcy. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na zadanie numer 1 budowy drogi ulicy Bursztynowej, Kasztanowej w Rekowie Górnym, zadanie 2 budowy drogi w Łebczu, ulicy Długiej w Łebczu, zadanie 3 budowy chodnika Połczyno-Dażdżubie. Postępowanie unieważniono. Ogłoszono przetarg nieograniczony pod nazwą szkolenie dla 70 beneficjentów ostatecznych w zakresie obsługi komputera o zasad możliwości korzystania z internetu. Termin składania ofert minął 25 lutego, wpłynęło 11 ofert. Najtańsza oferta wynosiła 76 tysięcy, najdroższa 293. I oferty są w trakcie badania. Ogłoszono przetarg nieograniczony na świadczenie usług zarządzania projektem pod nazwą Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Uczniów Gimnazjów w Starzynie i Dażdżubiu. Zadanie pierwsze koordynator projektu, zadanie drugie specjalista do spraw wdrażania obsługi projektu i zadanie trzecie pracownik do spraw promocji sprawozdawczości i monitoringu. Trwa rozpatrywanie tych ofert. I ogłoszono przetarg na zadanie prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu budowa i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Leśniewo. Termin upłynął 21 lutego, wpłynęły 8 ofert, najtańsza wynosiła 11 316, najdroższa 104 946 zł. Postępowanie straci. Ogłoszono zapytanie ofertowe na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu E-Szansa dla mieszkańców gminy Puc zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Termin składania 3.3.2014. Odbyła się kolejna rada budowy dotycząca termomodernizacji szkoły w Żejszczewie. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. Trwają rozmowy ze spółką wodno-ściekową Swarzewo oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczącej dofinansowania i zrealizowania budowy kanalizacji sanitarnej w Połczynie i w Dażdżubiu. Tutaj może taka informacja. Do 2015 roku aglomeracja Puck musi uzyskać efekt skanalizowania 95%. Żeby ten efekt osiągnąć, brakuje około 2000 mieszkańców i gdybyśmy wzięli Połczyno i Dażdżubie,
wtedy uzyskujemy ten procent skanalizowania 95% aglomeracji i nie będą groziły nam żadne sankcje finansowe z tytułu oddania środków, które pozyskaliśmy na budowę działań związanych z ochroną środowiska. I chcielibyśmy, żeby to zadanie zostało dopisane do projektu, który w tej chwili realizuje spółka dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków i otrzymalibyśmy tam dofinansowanie w wysokości 85%. W tej chwili są badane możliwości dołączenia do tego wspólnego projektu. Wojewódzki Fundusz Gdańsk Ochrony Środowiska jest bardzo pozytywnie nastawiony do włączenia, natomiast w tej chwili są badane możliwości. Zostało zlecone wykonanie projektu technicznego kanalizacji dla Dażlubia, bo ten wskaźnik musimy osiągnąć i zobaczymy, jakie będą ostateczne efekty. Gmina Puc wygrała konkurs na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, matematyki i robotyki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 9, działanie 9.1 pod nazwą Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Uczniów Gimnazjów Starzynie w Dażlubiu. Kwota przyznanego dofinansowania to 762 000 zł. Zebrano grupę docelową 75 osób do projektu E-Szansa dla mieszkańców gminy Puc zagrożonych wykluczeniem cyfrowym etap drugi. W ramach tego projektu zakupiono też komputery do szkół podstawowych w ilości 75 zestawów. Trwa nabór beneficjentów do projektu wykluczenia cyfrowego. Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców gminy Puc w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Grupa docelowa to 75 osób, 75 rodzin. W ramach tego programu zakupionych zostanie 44 komputery do gimnazjum. Dnia 28 stycznia w Domu Kultury w Żeliszewie odbyła się konferencja podsumowująca projekt E-Szansa dla mieszkańców gminy Puc zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. To był ten nasz pierwszy projekt. W spotkaniu wzięło udział 130 beneficjentów końcowego projektu, mieszkańców gminy Puc oraz opiekunowie klubów kultury, dla których również zakupiono sprzęt i zapewniono dostęp do internetu. Beneficjenci, którzy otrzymali zestawy komputerowe, wyrażali ogromne zadowolenie z efektów i rezultatów przedmiotowego projektu. W piątek, 14 lutego o godzinie 11 w Dworze Artusa w Gdańsku podpisano porozumienie w sprawie realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w obszarze metropolitalnym Trójmiasta. Dokument ten określa zasady współpracy między 36 samorządami, które są stronami porozumienia i jest niezbędne do uzyskania dodatkowego dofinansowania inwestycji w latach 2014-2020. Kwota, którą w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych otrzyma obszar metropolitalny, wynosi według obecnych założeń 1 600 000 000 zł. Były bardzo poważne obawy, czy dojdzie do podpisania tego porozumienia, ponieważ był konflikt między miastem Gdańskiem a miastem Gdynią. Ostatecznie wynegocjowano treść, co zmieniono. Otóż gminy, które nie należą do tego zintegrowanego obszaru metropolitalnego, 20 takich gmin wpisano jako obserwatorów i mogą zabierać głos w dyskusji i uczestniczyć w wszystkich spotkaniach. Jeszcze jeden taki zapis, że decyzje o wytypowanych inwestycjach muszą być podejmowane jednogłośnie. Także 36 gmin musi głosować tak samo, żeby do tych inwestycji można było przystąpić. W związku z tym będzie to być może trudny temat, ale do pogodzenia. W obszarze tych zadań pojawiają się dwie rzeczy, na które mogą wszyscy zagłosować. Jest to OPAP i kolej metropolitalna. Są to dwie rzeczy, które mogą uzyskać 100% poparcie. Także dla nas byłoby to bardzo dobra wiadomość. Chodzi przede wszystkim nam o OPAP. Akty notarialne, dotyczy one do nabycia Leśniewa, Połczyna i Mieroszyna. Są to działki po drogę i darowizny. Podpisano
kilkanaście umów dotyczących dzierżaw pod garaże, pod ogródki i pod działalność gospodarczą. Są to kontynuacje dotychczas podpisanych umów. W okresie od 3 lutego do 10 marca są wyłożone do publicznego oglądu pierwszy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino, część północna, gmina Puc. Obszar objęty zmianą planu obejmuje ten położony w miejscowości Osłonino pomiędzy ulicą Kasztanową i Młyńską. Dwa, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 132 do 135 przez 2 i 143 w Żeliszczewie, gmina Puc. Obszar objęty zmianą planu położony jest w północno-wschodniej części wsi Żeliszczewa po zachodniej stronie ulicy Żuczewskiej. Dotyczy to tzw. działek ogródkowych dla byłych pracowników stacji hodowli roślin celbowych. Trzeci projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rekowo-Górne w gminie Puc dla terenu położonego po południowym wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 216. Są to tereny po emiteru i tam, gdzie jest stacja, tak zwana Radio Gdynia. Dyskusja publiczna nad przyjętymi projektami zmian miejscowych planów rozwiązaniami odbyła się 26 lutego, to znaczy wczoraj w Urzędzie Gminy. Na to spotkanie nie przybyła ani jedna osoba. Oczywiście obwieszczenia wszędzie były dostarczone, zainteresowane osoby wiedziały, ale też ważna informacja, nikt z zainteresowanych nie zgłosił się na debatę. 16 stycznia 2014 roku kierownictwo zakładu dr. Kwiat zorganizowało spotkanie i przedstawiło decyzję o rozbudowie zakładu. Inwestycja planowana na lata 2014-2016 umożliwi poszerzenie asortymentu oraz zwiększenie o połowę dotychczasowego zatrudnienia. Dnia 17 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie z sołtysami podsumowujący rok ubiegły. Na spotkaniu ustalono m.in. termin zebrań miejskich, które rozpoczęły się 3 lutego 2014 roku. Zebrania dobiegają do końca. Dzisiaj będzie się zebranie w Rekowie Górnym, a ostatnie jutro, to znaczy 28 lutego, będzie się w Radoszewie. Wybory uzupełniające sołtysa sołectwa Rekowo-Górne. Wybory zarządzone na dzień 12 września 2013 roku nie odbyły się z uwagi na brak zgłoszeń kandydatów. Ponowny termin wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Rekowo-Górne zarządzono na dzień 9 lutego bieżącego roku. Zgodnie z obwieszczeniem wójta, w terminie do sekretariatu wpłynęło jedno oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa. Sołtysem została wybrana pani Szlas Małgorzata. Na liczbę uprawnionych do głosowania osób 876 wydano wyborcom 223 kart, co stanowi 25,5% frekwencji. Podpisano, to znaczy, że wybory były ważne. Podpisano umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt Oto Animals Gdynia w sprawie wyłapywania i zapewnienia właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt w schronisku Dąbrowka Muja. Kosztem odławiania zwierzęcia przez Animals wynosi 1200 zł, zaś koszt odłowionego zwierzęcia przez przychodnię weterynaryjną Andrzej Lipski, Adam Lipski. A może pierwszy Andrzej? Irena, Adam Lipski. Nie odebrane przez Animals to kwota 990 zł, a koszt odłowionego zwierzęcia przez przychodnię weterynaryjną wynosi 700 zł. W dniu 20 lutego 2013 roku w Domu Kultury w Żeliszczewie odbyła się debata pod nazwą Wybrane aspekty polityki oświatowej w gminie Puc, w której poruszano tematy związane z prowadzeniem szkół w gminie. I tutaj jest przedstawione, co było w pierwszej części, co było w drugiej części, kto zabrał głos w debacie. Gmina otrzymała środki finansowe na 2014 rok w wysokości 1 407 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Jest to kwota, na którą czekaliśmy.
Natomiast nie możemy jej jeszcze wprowadzić do budżetu gminy, ponieważ nie mamy dokumentu od wojewody o przekazaniu nam tych środków. Ale też niedobra wiadomość, ponieważ obniżono nam subwencję oświatową ostateczną przez ministra finansów o kwotę 270 tysięcy złotych. Ale to wynika z metryczki, ilość dzieci zmniejszyła nam się w gminie Puc do roku sprawozdawczego 117. Ale już następny rok jest lepszy, bo dużo więcej dzieci będzie. Dziękuję. Jeśli skanalizowane zostanie Darżlubie i Połuszczowa, to 95% skanalizowania tej gminy. Ja się prosiłem na chwilę, czy w tych 95% będzie Rzezino-Meksyk też? Nie. A to z prostej przyczyny, ponieważ nie ma tam wskaźnika 120 osób na kilometr. A takich zadań nie są, z POIŚ-u nie są dofinansowywane takie zadania. Ja mam taką prośbę skierowaną do Wysokiej Rady. Proszę Państwa, chciałabym, żeby Państwo spojrzeli przychylnie na tę uchwałę dotyczącą wycinki drzew. Jak wiemy, ten odcinek Smolno, Rzezino jest jednym z najbezpieczniejszych odcinków. Wydaje mi się, że nawet w naszej gminie. I jeżeli gmina tego nie wykona, tak, nie dołoży tych pieniążków, to po prostu jesteśmy chyba bezsilni, bo na powiat nie możemy liczyć. A bardzo proszę, Wysoka Rado, przyjrzyjcie się tej uchwale i pozytywnie spójrzcie tak na moją prośbę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na koniec grudnia 2013 wszystkich bezrobotnych w powiecie puckim było 3713 osób, z tego 1856 to kobiety, czyli o jednego mężczyznę więcej. Teraz napływ, czyli przez cały rok te wszystkie osoby, które się rejestrowały w Urzędzie Pracy w Pucku, z gminy Puck było to 1791 osób, z tego 862 kobiety. No, około 80 osób to był 80% to osoby oczywiście, które kolejny raz się rejestrowały, czyli nie pierwszy raz były osobami bezrobotnymi. Około 80% to wszystkie osoby, które kiedyś pracowały wcześniej, tak? Poprzednio pracujące. Natomiast takie osoby, które nigdy nie pracowały, no to oczywiście około 20, tak? Takich osób, które się po szkole, tak? Czyli w okresie 12 miesięcy od zakończenia nauki, no to było z gminy Puckiej 213 takich osób. Tylko około 20 nowo zarejestrowanych osób, 20%. Posiadało prawo do zasiłku, bo często mówi się tak, że ci ludzie, którzy są zarejestrowani, pobierają zasiłki. No to jest nieprawda. Jest w całym powiecie puckim około 18% ma prawo do zasiłku, czyli po okresie pracy przyznane ma prawo na 6 miesięcy. Osoby, które mają dłuższy staż pracy i są w wieku ponad 50 lat, to one mają przez 12 miesięcy prawo do zasiłku. Także tych osób jest niewiele, natomiast pozostałe osoby są tak samo traktowane jak wszystkie osoby bezrobotne, czyli staramy się pomóc, aktywizować te osoby, natomiast mają tylko opłaconą składkę zdrowotną. Nie ukrywam, że część osób, które są zarejestrowane jako bezrobotne bez prawa do zasiłku, no ze względu na opłaconą składkę tą zdrowotną są zarejestrowane, bo no, nie wykazują takiej chęci, że chcą być aktywizowane, że chcą znaleźć tą pracę. No, to nie jest dla nikogo tajemnicą, tak? Tak samo, jeżeli chcą korzystać z pomocy ośrodka pomocy społecznej, to też się rejestrują, żeby tutaj uzyskiwać pomoc, tak? Teraz może ten odpływ, czyli przez cały 2013 rok z gminy Puckiej 1780 osób utraciło status osoby bezrobotnej, czyli zostało wyrejestrowanych. Główne przyczyny to takie jak podjęcia pracy, 834 osoby i potwierdzenie gotowości do pracy, czyli nie zgłoszenie się w terminie wyznaczonym, to 452 osoby i dobrowolna rezygnacja, czyli ktoś się wyrejestrował. Czasami jest oferta pracy i ktoś się wyrejestrowuje. W momencie, kiedy sam się wyrejestrowuje, w każdej chwili może ponownie się zarejestrować. Natomiast jeżeli się nie zgłosi, no to pierwsza kara to jest 120 dni, kiedy nie może się rejestrować, ma utratę statusu. Jeżeli chodzi o aktywizację osób zamieszkałych z gminy Puck, 105 osób z całego powiatu podjęło działalność gospodarczą, 37
uzyskało z gminy Puckiej dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szkolenia 87 osób z gminy Puckiej, a z całego powiatu chyba 249 osób uczestniczyło w szkoleniach w ubiegłym roku. Na prace społecznie użyteczne skierowano 13 osób z gminy Puckiej, a w sumie z powiatu puckiego całego chyba 82 osoby były skierowane na prace społecznie użyteczne. No i w ramach kosztów, zwrotu kosztów refundacji doposażenia stanowiska pracy, z którego może skorzystać przedsiębiorca tylko i wyłącznie, to z gminy Puckiej 24 osoby, czyli przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy i mają zwracaną taką kwotę do 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli stworzą miejsce i na doposażenie albo na wyposażenie stanowiska pracy. Zatem refundacja oczywiście przez 2 lata, 24 miesiące, osoby muszą ci przedsiębiorcy muszą utrzymywać to stanowisko pracy. Niekoniecznie tą samą osobę bezrobotną, ale stanowisko pracy musi być utrzymane. Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje takie osoby, które są w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Czekamy na zmianę w tej chwili ustawy. Najprawdopodobniej 1 maja już ten katalog tych osób zupełnie się zmieni, będzie to inaczej wyglądało, ale póki co w tej kategorii znajdują się osoby do 25 roku życia i takich było 272 z gminy Puckiej. Długotrwale bezrobotni, czyli co najmniej 12 miesięcy zarejestrowani w ostatnich 2 latach, to takich z gminy Puckiej 406, czyli jak 3000, to widzimy, że dość spora grupa. Oczywiście w całym powiecie też to jest bardzo duża grupa. Osoby powyżej 50 roku życia, 246 z gminy Puckiej tylko, tak? Też sporo. Ja powiem może przy okazji, że jest to trudna grupa. My w ramach projektów unijnych również aktywizujemy te osoby. I powiem tak, że w tym roku musimy zaktywizować 60 osób z całego powiatu, osób powyżej 50 roku życia, ale oczywiście muszą to być osoby, które w poprzednich latach nie korzystały z aktywizacji. I powiem, że to jest bardzo trudne wyzwanie i nie wiemy, czy podołamy temu, dlatego że w tej grupie osób, które są zarejestrowane, jest to też spora grupa, są to osoby zazwyczaj długotrwale bezrobotne, które nie posiadają kwalifikacji. I trudna jest też aktywizacja tych osób, tak? Próbujemy jakoś poprzez staże, ale też powiem, że mamy odgłosy od pracodawców. No, zrażamy sobie też pracodawców w ten sposób. Powiem, bo to jest prawda, tak? Mówimy sobie prawdę, że są to osoby, które niechętnie podejmują aktywizację, niechętnie korzystają. Nie wszystkie oczywiście, bo tutaj bym oczywiście skrzywdziła osoby, które rzeczywiście są aktywne. Często mają długotrwałe zwolnienia lekarskie na tych stażach, często taką atmosferę pracy też stwarzają wśród młodszych osób, że niestety mają coś do powiedzenia, tak, bo są starsze. No i powiem, że to tak troszeczkę psuje, bo nastawienie się, że jest, że mamy długo pracować, prawda? Tutaj emerytury długo jeszcze nam jest wszystkim. W związku z tym, no, to jest też problem. Natomiast my środki mamy. Mamy środki też na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na podjęcie. Też to jest do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Od marca będzie to kwota 22 900, tak? To jest maksymalna kwota na uzyskanie. Być może dla niektórych osób nie jest to mała kwota. Jest to mała kwota, tak? Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale to jest tylko dofinansowanie. Jest wymagany wkład własny w wysokości co najmniej 30% do tej działalności, ale powiem tak, jest to taki zastrzyk finansowy, bo przez rok czasu, jeżeli firma prosperuje, tych środków się nie zwraca, więc myślę, że to nie jest tak bardzo źle. No oczywiście oprócz staży i oprócz dotacji też możemy dla tych osób starszych i w ogóle dla wszystkich osób bezrobotnych inne formy aktywizacji też zastosować. Ale może tak, wracając do tych osób bez kwalifikacji zawodowych, jest ich 416 było na koniec roku z gminy Puckiej. 247 osób było bez doświadczenia zawodowego i 732 osoby bez wykształcenia średniego na 1009 osób, czyli też spora grupa.
samotnie wychowujące dziecko do 18 roku życia 86 osób. Poziom wykształcenia, tak? Czyli ogółem to te szare, dłuższe, tak, a zielone to kobiety. Proszę zwrócić uwagę, że osób z gimnazjalnym poniżej wykształceniem jest 324, zasadnicze zawodowe 405, średnie ogólne 86, policjalne i średnie zawodowe 231 osób, tak? Z wyższym 63. I to jest tylko z gminy Puckiej.